Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj po raz, nie wiem który, ale już kilka razy nagrywałem Jaguara XF. I dzisiaj znowu, oczywiście za każdym razem jest to inna wersja silnikowa. Dzisiaj najmocniejszy, znaczy największy silnik, bo i 5-litrowy V8 poliftowy. Natomiast w najsłabszej odmianie, dlatego że ma tylko 385 koni, tylko albo jaż. Dla mnie tylko, ponieważ już zdążyłem się obyć z tą mocą. I oczywiście chciałbym zaprosić maniaków innych marek, aby zagadywali do mnie, pisali. Piszcie śmiało na Instagramie, na maila, na Facebooku. Linki, całe informacje znajdziecie w opisie tego filmu. Samochód jest z rocznika 2011. Użytkuję go już 2 lata. Nie jeżdżę dużo, nie mam instalacji gazowej. 5000 km rocznie około, plus minus. Nieużytkowany w sezonie zimowym, więc mam do niego jedynie letnie opony 19-calowe i są to takie same z przodu jak i z tyłu. Zastanawiałem się, czy dawać szersze opony z tyłu i powiem szczerze, że nie żałuję. Rozmiar to są 245 na 40 na 19, tu można było wrzucić do tyłu 275. Natomiast czy jest taki sens, no jeżeli chodzi od zera do setki, to na pewno jakąś tam ułamek sekundy wtedy można zrzucić, ponieważ tutaj przy przyspieszaniu włącza się cały czas kontrola trakcji, natomiast przy wyłączonej kontroli trakcji po prostu będziemy mielić kołami w miejscu. Natomiast już od 100 do 200 275 to stawia większy opór, więc auto podejrzewam ciut gorzej się rozpędza, no i oczywiście podejrzewam może więcej palić, dlatego wystarczające opony to są 245 dla mnie oczywiście z tyłu. Jeżeli chodzi o wizualny pakiet, bo nie jest to standardowa wersja, jeżeli ktoś już zwrócił uwagę, to mamy tutaj z tyłu taki dyfuzor. Oczywiście to nie jest prawdziwy dyfuzor, jest to tylko element dekoracyjny, aczkolwiek jest to prawdziwe, wykonane z plastiku, polakierowane na czarno. Samochód jest niebieski, zderzak jest niebieski, natomiast tutaj od tego momentu mamy już kolor czarny. Standardowo czarny zaczynał się dopiero w tym miejscu, natomiast ja przemalowałem, zamówiłem sobie, żeby poprosiłem lakiernika, aby mi to przemalował, tak aby mi się to po prostu podobało. Dodatkowo lotka z tyłu na klapie. Progi, których no niestety nie mam tutaj akurat w tym egzemplarzu, ponieważ samochód był w standardowej wersji, sprowadziłem go ze Stanów Zjednoczonych, co widać po reflektorach. Tutaj mamy takie pomarańczowe wstawki. Zderzak był standardowy, wymieniłem go na wersję S, z tyłu tak samo, natomiast na progi może nie, że nie starczyło pieniędzy, tylko akurat nie było w tym momencie. W międzyczasie się zdążyłem przyzwyczaić. No i tak dopiero ostatnio, przed nagraniem tego materiału, stwierdziłem, że no w sumie nie mam tych progów, więc przydałoby się jeszcze te progi zakupić. Grill czarny, środek, czerwony znaczek. Zamówiłem sobie jeszcze czerwone znaczki, czerwone kapsle. W niedługim czasie zamierzam przemalować zaciski, bo wyglądają okropnie. Zobaczcie, zwróćcie uwagę. Są po prostu dla mnie dramatyczne. Poluję także już na te progi. W ogóle zamierzam wymienić całe wnętrze, ale to za chwilę. Z tyłu zaciski wyglądają na bardzo małe i są bardzo małe. Takie same klocki, tarcze kupicie do 2-litrowego turbo. I szczerze, jeżeli ktoś jeździ 2-litrowym turbo, to polecam zamienić na 5-litrowego. Jeżeli nie jeździcie dużo, no to zdecydowanie będzie to lepszy wybór. Silnik, tak jak mówiłem wcześniej, jednostka 5-litrowa o mocy 385 koni mechanicznych. Na początku trochę przerażała mnie ta pojemność, ale po krótkim czasie przyzwyczaiłem się oczywiście do tego. Silnik już jest niestety na bezpośrednim wtrysku. W przedliftowym XF-ie był już ten silnik, ale był jeszcze lepszy moim zdaniem, o pojemności 4,2 litra.
na pośrednim wtrysku, aczkolwiek bez elektrycznej, bez automatycznej regulacji zaworów, to już ta regulacja zaworów jest automatyczna. 4.2 miał niecałe 300 koni, no on nie był super szybki. 5-litrowy, zwłaszcza na początku produkcji, czyli te 2009-2010 roczniki przed liftem, mają łańcuch rozrządu firmy Tsubaki, który jest drogszy w wymianie. To już jest INA, był robiony, wymieniałem. Koszt do 10 tysięcy złotych w takim serwisie, który specjalizuje się w Jaguarach. Nie mówię o ASO. ASO to jest w ogóle, podejrzewam, jeszcze drożej. Jeżeli ktoś umie, ma ochotę, są nawet tutoriale na YouTubie, rozrząd jest z przodu, aczkolwiek żeby go wymienić, najlepiej jest silnik opuścić razem ze skrzyniobiegą i całym zawieszeniem, co też było robione właśnie w tym samochodzie, dlatego to tyle kosztuje. Jeżeli chodzi o inne wady tego silnika, układ chłodzenia jest wrażliwy, tak samo jak w BMW V8. Zwracać trzeba uwagę na pompę wody, warto ją wymienić co 60 tysięcy km. Także są takie rurki, takie plastikowe kruczce, które się ukruszają, one niszczą się, no i przez to są wycieki płynu chłodzącego, to trzeba po prostu wtedy od razu wymieniać. Oczywiście dostęp jest koszmarny, jak sami widzicie, bo to wszystko jest zabudowane. No i moim zdaniem też warto jednak wymienić na przykład prowizorycznie ten olej co 10 tysięcy km, a nie jak zaleca producent, nie wiem szczerze nawet co ile tutaj zaleca, ale podejrzewam co 20-30 tysięcy, to jest zabójstwo dla tego silnika, bo mamy tutaj olej 5W20 i te silniki są naprawdę bardzo, bardzo wrażliwe na wymianę oleju. Rozmawiałem z serwisantami Jaguara i oni mówią, że po pierwszej wymianie oleju, po 30 tysiącach km, ten silnik po prostu już zaczyna chodzić nie tak jak powinien. Da się zamontować gaz, koszt 6-8 tysięcy, w zależności gdzie będziecie go zakładać. Jeżeli chcecie, żebym polecił Wam kogoś z doświadczeniem, bo znam kogoś, kto gazuje te silniki i te silniki przejechały już te 30, 40, a nawet chyba 50 tysięcy jeden zrobił i nic się nie dzieje, to podam Wam namiary, ale musicie się zapytać o to w komentarzu, bo nie chcę robić takiej darmowej jakby tutaj reklamy. Dobra, posłuchajcie jak to chodzi. Trzęsie budą tak jak w przypadku XJ 5-litrowego na kompresorze. Identycznie. Słów kilka o wnętrzu, ale jeszcze zanim przejdziemy do wnętrza, to tak wygląda kluczyk. I teraz ciekawostka. Kluczyk jest sprzed lifta, czyli 2011 rok, 2012, znaczy w zasadzie to jest po lift, ale kluczyk jest jeszcze taki sam jak w wersji przedliftowej. Nowy dopiero wszedł w 2012 roku, czyli jest dostępny dla 2-litrowych turbo i dla 3-litrowych kompresorów. Czy jest ładniejszy poliftowy? Dla mnie bez różnicy tak naprawdę. Ok. Oczywiście dostęp bezkluczykowy, nie jest to standard, ale w tej wersji jest. Zamyka się samochód w ten sposób, otwiera łapiąc za klamkę i oczywiście pociągając. No i teraz to, co ja lubię, czyli jakość otwierania drzwi. To, co mnie najbardziej denerwuje. Zobaczcie, jak lata klamka. Jak otwiera się i zamyka, to no niestety to trochę rezonuje i to mnie bardzo irytuje. Z tyłu już lepiej. Aczkolwiek sama klamka w dalszym ciągu rezonuje. Oczywiście nie ukrywajmy, to jest samochód 10-letni. Ma 130 parę tysięcy kilometrów, więc to nie jest nowe auto. Ale myślę, że jednak no też nie stare, więc powinniśmy. Ja oczekuję jednak, żeby tutaj to lepiej wszystko po prostu chodziło. Wnętrze. W zasadzie base, czyli bazowa wersja, sztuczna skóra. Ekoskóra, identyczne miałem 2-litrowym turbo wcześniej. Tak wygląda ta pizzerka po przejechaniu 130 tysięcy km z małym hakiem. Przy 180 ona już powinna wtedy wyglądać na taką zmęczoną, 200 tysięcy.
Powyżej ciężko mi jest powiedzieć. Zobaczcie, tu są pierwsze oznaki zużycia tutaj na fotelu kierowcy. Fotel pasażera, z tyłu kanapa prawie jak nowa, tam widać, że nikt nie jeździł. Kokpit. Oczywiście to, co wszyscy... Z czym kojarzony jest XF? Z czym tak naprawdę można powiedzieć zasłynął? Dlaczego jest taki charakterystyczny? Ponieważ kiedy włączymy silnik, to wyjedzie tutaj nam ten selektor oraz otworzą się nam tutaj nawiewy. Kierownica jest elektryczna, elektrycznie regulowana w standardzie w serii. Mucha mi tu wleciała. To jest standard, skórzana tapicerka, oczywiście ta Eco to jest standard. Automatyczna skrzynia biegów to jest standard. Elektryczny, ręczny oczywiście to też jest standard. Co więcej, to możecie, odsyłam do materiału z XF-em dwulitrowym turbo, tam o wiele więcej powiedziałem na temat tego, jakie są wersje wyposażenia i jak to wygląda. No i właśnie jeżeli chodzi o wersję wyposażenia, to jest bazowa, czyli mamy zwykłe fotele ekoskóra regulowane w kilku kierunkach, nie jestem w stanie teraz powiedzieć w ilu. Mamy standardowe nagłośnienie Jaguar Sound System, potem jest Meridian, powiedzmy tam, nie wiem, 10-głośnikowy i Meridian, powiedzmy, 16-głośnikowy, który ma głośnik tutaj. No i taki właśnie chciałbym mieć najbardziej. No natomiast da się oczywiście tutaj jeździć, da się żyć, nie ma tragedii. Te lepsze wersje mają także tutaj takie kółko chromowane. Możemy regulować wtedy zagłówek w przód, w tył, sobie tutaj nim machać. Natomiast w podstawie wersji mamy tylko górę, dół. No i słuchajcie, w Polifcie tak naprawdę właśnie wprowadzili taką biedną wersję, jaką ja mam. Chociaż nie ukrywam, ta wersja i tak jest bogatsza niż większość jakiś tam A6 czy piątek BMW, bo Jaguar i tak pod względem wyposażenia myślę, że stoi jednak ciutkę wyżej w standardzie, aniżeli inne auta. No ale jednak ja wymagam i słuchajcie, szukam też wnętrza, chętnie bym wymienił, jeżeli będzie w jakichś tam normalnych, sensownych pieniądzach. I wtedy już mamy prawdziwą skórę, mamy tutaj wszystko oprzyte Alcantarą, czyli tak jak powinno być, tak jak należy, fotele regulowane chyba w 16 czy 18 kierunkach, właśnie ten sound system porządny i tak dalej, i tak dalej. Dobra, pokażę Wam teraz, ile ma przejechane. O, 132, 133 w zasadzie tysiące przejechane ma, dokładnie nawet nie wiedziałem. Jeżeli chodzi o ilość miejsca, no to pokrótce, słuchajcie, jest szyberdach w standardzie, cztery palce wolnej przestrzeni. Oczywiście z przodu bardzo dużo miejsca, ja mam 1,82 m wzrostu, niczego mi tutaj nie brakuje. Jest po prostu wygodnie i komfortowo dla osoby oczywiście o moim wzroście. Jak się jeździ XF-em 5-litrowym? No słuchajcie, to może zacznę od tego, że no mówię, tak jak wcześniej wspominałem, jeździłem dwulitrowym turbo o mocy 241 koni dokładnie. Tam była 8-biegowa skrzynia biegów ZFA, czyli taka sama jak jest stosowana w BMW czy w Audi, w wielu innych producentach. No i dobry to był samochód, nie powiem, był to dobry samochód, ale jednak brakowało pazura, zdecydowanie brakowało pazura. Moc 240 koni pozwalała na dynamiczne poruszanie się, ale bez szału. Tam do stówki było 6,9 zmierzone, nawet jest opublikowane na YouTubie, na moim kanale. A natomiast już od 100 do 200 takie prędkości autostradowe, no szału nie ma, szału nie było, tak? No tutaj jest inaczej, to też nie jest jakaś tam najwyższa półka, ale umówmy się, dla mnie jest wystarczająco do takiego codziennego użytku. Aczkolwiek, wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nie wiem, czy słychać ten dźwięk tego przyspieszania, ten bulgot V8, on jest tutaj, jego słychać. To mi się bardzo podoba. Ten samochód nie jest aż tak wyciszony jak niektóre samochody, że tam po prostu tej V8 nie słychać. Tutaj oczywiście to nie jest ryk jak w amerykańskich samochodach typu Camaro.
tudzież Corvette. Natomiast słychać ten bulgot jest fajnie. I tak jak mój znajomy, który jeździ A8 4.2, powiedział, no, że właśnie jemu tego brakuje. U niego w Audi tego nie słychać. Ta V8 jest taka mocno wykastrowana, wyciszona. Tutaj jest trochę inaczej i to mi się podoba. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie eksploatacyjne, no to nie ukrywajmy, 5-litrówka zużyje więcej paliwa niż 2-litrowe turbo. Natomiast to nie są jakieś tam, wiecie, szokujące ilości. Te 3-4 litry więcej, bardziej te 3 litry średnio zapotrzebowania na tą benzynę, ja jestem w stanie znieść. Nie wiem jak inni. Średnio, tylko że ostatnio jeżdżę głównie po mieście, mam 17,4, z 1000 km mam 16,4, ale to jest głównie miasto. W trasie, słuchajcie, spokojnie 10-12. 10 to jest taka krajówka, można i 8, oczywiście, jadąc 90 na godzinę, raz sprawdzałem, można zejść do 8 litrów, ale to taki jednorazowy wybryk był, tak? No jednak te 10 litrów to trzeba liczyć, prędkości autostradowe już 12. To jest do przeżycia. No tu 2-litrówka jednak w trasie okazywała się bardziej oszczędna, ponieważ ona paliła, jeśli dobrze pamiętam, te 9 litrów przy 140 na godzinę, no to jest 3 litry mniej. Tak jak mówiłem, te 3 litry mniej właśnie, nie? Natomiast, no mówię, w koło komina ta 2-litrówka ona paliła w cholerę dużo. Tam było naprawdę masakryczne spalanie. 15, 16, 18. Tutaj mam takie same spalanie, jeżdżąc po mieście, a ja jeżdżę teraz po mieście. Nie jeżdżę w trasach, także ten 5-litrowy silnik w koło komina jest no, o wiele lepszym wyborem, aniżeli właśnie takie 2-litrowe turbo. Mam tu jeszcze klapy zamocowane w wydechu, nie pokazywałem ich na postoju, mogłem je w sumie pokazać, ale prezentację tych klap robiłem w innym materiale, może podlinkuję. To są klapy jakieś niefabryczne, bo tu nie, tak kiedyś takich rzeczy nie było, jak klapy w wydechu w 2011 roku. No ale po otwarciu tych klap, no to ten dźwięk to jest zupełnie coś innego. Ja może sobie mogę to otworzyć teraz. No to będzie masakra, tak? O, a propos amerykańskich samochodów. Skrzynię w tryb sportowy, on wtedy będzie, tu jednak trzeba troszkę wyższych obrotów. No i teraz to brzmi, tak? To jest w cholerę głośno, naprawdę. Kto jak lubi, jak uważa, no oczywiście powiem wam na początku, to ja jeździłem cały czas na tych klapach, tak? Otwarte były non stop. Teraz można manetkami się bawić też na trybie sportowym w skrzyni, tak? Bo normalnie te manetki nie działają na drive'ie. Nie pamiętam, czy tak było w polifcie, ale w tej 8-biegowej skrzyni, ale w tej skrzyni 6-biegowej tak jest. Dobra, ja chcę to zamknąć. Bo po prostu, no mnie to kiedyś jarało, a teraz to... O, dobra, już nie słychać. A teraz po prostu ja chcę z kulturą, ludzie. Normalnie jak człowiek przejechać przez to miasto. I myślę, że tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy materiał. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawiajcie lajki, zadawajcie pytania w komentarzach. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Żegnam się, dzięki, trzymajcie się, do następnego. Na razie, hej.